Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Jak widzicie po tytule, dziś będzie pod lupą kolejna fajna, ciekawa marka. Porozmawiamy sobie dokładnie o polskich kosmetykach Babo. Także jeśli Was ten temat interesuje, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. O marce Babo dowiedziałam się już jakiś czas temu z innych kanałów na YouTubie, ale również na Instagramie. Dziewczyny bardzo zachwalały te kosmetyki, ale ponieważ są to produkty naturalne, to ja oczywiście podchodziłam do nich z taką dużą rezerwą, bo jak wiecie, posiadam skórę wrażliwą. Bardzo często moja skóra nie do końca dobrze reaguje na kosmetyki naturalne. Pojawiają się podrażnienia, zaczerwienienia, czasami też opuchnięcia w okolicy oczu. Więc ja z tymi kosmetykami naturalnymi, to tak wiecie, idę swoją drogą, pomalutku, sprawdzam sobie różne marki i te, które oczywiście sprawdzają się na mojej skórze, pokazuję Wam tutaj na moim kanale. No i przyszedł ten moment, że stwierdziłam, oho, dobra, przetestuję sobie kosmetyki Babo, wybrane kosmetyki, zobaczymy, jak się u mnie sprawdzają. I pierwsze produkty, po których sięgnęłam, to były właśnie te produkty, które najczęściej pojawiają się tutaj na kanałach na YouTubie i dziewczyny je również zachwalają. Mówię, zobaczymy, czy rzeczywiście są one takie dobre, jak o nich mówią. No i zabrałam się za testowanie. Ale co jest również bardzo ciekawe, to to, że we wrześniu chyba, o ile dobrze pamiętam, wybrałam się na targi Eko Cuda, co zresztą mogliście widzieć w jednym z moich daily vlogów, gdzie miałam ogromną przyjemność poznać właścicieli marki i muszę Wam powiedzieć, że są to przesympatyczne, bardzo fajne osoby, które widać, że mają potencjał, że bardzo zależy im na tej marce i wkładają w nią całe swoje serce, tworzą tę markę po prostu od serca, jak to się mówi. No i tutaj zatrzymajmy się na chwilę przy samej marce, bo musicie wiedzieć, że jest ona na naszym rynku dopiero tak naprawdę od 4 lat. I ostatnio marka Babo obchodziła swoje urodziny, z czego mogliście bardzo fajnie korzystać, bo marka przygotowała też wiele świetnych promocji, fajne zestawy, kody zniżkowe i nie tylko. Więc kto był zainteresowany, mógł sobie kupić te kosmetyki i sobie je potestować. Na pewno osoby, które interesują się pielęgnacją naturalną i tylko z takich kosmetyków korzystają, znają Babo już doskonale. Ale wiem, że tutaj na moim kanale jest też część osób, które korzystają bardziej z tradycyjnych kosmetyków, z dermokosmetyków, z kosmetyków selektywnych lub też tak jak ja, lubią mieszać różnego typu kosmetyki i korzystać z nich w swojej pielęgnacji. A ja o produktach marki Babo opowiadałam Wam już w moich filmach dotyczących aktualnej, jesiennej, poranicznej i wieczornej pielęgnacji, więc tam też już mogliście trochę o nich posłuchać. Jeśli zerkniemy sobie na kosmetyki marki Babo, to zauważycie, że mamy dwie linie. Dwie linie, które są ukierunkowane pod konkretne typy skóry, ale też pod konkretne działanie. No i tak, mamy pierwszą linię, linię Your Time Keeper, gdzie mamy produkty skierowane do każdego typu skóry, ale mają one działać przede wszystkim nawilżająco oraz prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo. I tutaj w tych produktach znajdziecie główne składniki takie jak beta glukan z drożdży oraz betaina z buraka cukrowego. I te produkty są zamknięte w szklanych, ciemnych opakowaniach i mają też ciemne etykiety. Jest tutaj kilka takich produktów, jak m.in. żel do mycia twarzy, mamy tonik, mamy krem pod oczy, mamy krem na twarz, na całą skórę, twarz, szyję, dekolt, mamy serum. Także wybór jest tutaj dosyć pokaźny. Ale mamy też drugą linię. Jest to linia Relax and Shine, czyli linia już konkretnie skierowana do osób, które posiadają skóry dojrzałe, suche, poszarzałe, wrażliwe, niedotlenione, szukają odżywienia, regeneracji, rozświetlenia. I w tej linii znajdziemy
takie główne składniki jak ekstrakt z kakaowca czy wyciąg z wąkroty azjatyckiej i w tej linii znajdziecie m.in. myjący olejek do demakijażu oraz serum. Tak jak już Wam wspomniałam wcześniej, jest to marka dosyć młoda, bo istnieje na naszym rynku od 4 lat, ale oferta marki jest już całkiem pokaźna. Czyli jak wejdziecie sobie na stronę internetową w zakładkę produkty, to zobaczycie tam naprawdę dużą ilość tych kosmetyków dopasowanych do potrzeb i działania na naszą skórę. Czyli mamy produkty oczyszczające, tonizujące, mamy produkty, które mają działać przeciwzmarszczkowo, produkty, które mają rozjaśniać, odżywiać naszą skórę, ale mamy w ofercie również próbki, dzięki czemu możecie sobie potestować wybrane kosmetyki. Są również akcesoria, tak jak na przykład ręcznik, szpatułka i nie tylko. Także widać, że marka dopasowuje swoje produkty do potrzeb nas klientów. Ceny tych kosmetyków też moim zdaniem nie są jakieś wygórowane, bo tak, zakładając, że mamy fajne substancje aktywne, mamy opakowania szklane, jest to marka tworząca produkty naturalne, przebadane, bardzo fajnie skomponowane, to mamy ceny od 29 zł do 155 zł, ale tak jak mówię, są również dostępne zestawy, w których macie połączone produkty i też powiem Wam, że bardzo fajnie wychodzi to cenowo. Teraz tak, strona internetowa marki jest ok, widać, że tematycznie wszystko łączy się z kolorystyką i z logo marki. Podoba mi się na stronie to, że mamy wyróżnione produkty, ale mamy wyróżnione również substancje aktywne i te substancje aktywne są bardzo fajnie opisane, tak dla każdego można było powiedzieć. No i teraz zwróćcie uwagę na to, że produkty, które mamy dostępne na stronie, mamy opisane, dodatkowo mamy wyróżnione substancje aktywne, dodatkowo mamy podane składy, sposoby użycia, czyli wszystko to, na czym tak naprawdę nam zależy. Więc tutaj widzicie, że też marka przykłada uwagę do tego, jak ma się komponować cała marka ze sobą, czyli te produkty naturalne, substancje aktywne, składniki, działanie, INSI, co jest dla nas bardzo ważne, a zwłaszcza dla tych osób, które czytają składy, jak dla mnie ogromny plus. I teraz przejdziemy do kosmetyków, które sama stosuję i troszeczkę Wam o nich opowiem. I zacznę m.in. od produktu, jednego z produktów, których najbardziej mnie zaintrygował, jeśli chodzi o markę Babo. I jest to olejek do demakijażu. I ja o tym olejku opowiadałam Wam już wielokrotnie na moim Instagramie, więc wiecie doskonale, że bardzo polubiłam ten produkt. To jest olejek zawierający emulgator w składzie. A co nam to daje? Daje nam to przede wszystkim to, że w połączeniu z wodą będzie tworzył taką delikatną emulsję i też bardzo fajnie naszą skórę doczyszczał. Podobno olejków z emulgatorem nie trzeba zmywać, ja jednak uważam, że mimo wszystko, jeśli używacie w swojej pielęgnacji do demakijażu produkty tego typu, produkty tłuszczowe na bazie różnego rodzaju olejów, to w drugim kroku demakijażu warto użyć jakiś produkt z detergentem, na przykład delikatny żel czy delikatną piankę i jeszcze tę skórę doczyścić. Ale ogromną zaletą tego olejku jest po pierwsze jego zapach, przepiękny zapach, który umili Wam jesienno-zimowe wieczory. To jest taki zapach dla osób, które lubią słodkości, ale na przykład z nich nie korzystają. Więc macie tutaj olejek, który będzie Wam sprawiał tę przyjemność. Dla mnie ten zapach to jest taki aromat połączenia czekolady z pomarańczą. Były nawet kiedyś takie, chociaż często nawet można znaleźć takie czekoladki, więc mi się on tak kojarzy, ale tutaj już wszystko zależy od Waszego nosa i niektóre dziewczyny mówią, że to jest zapach marcypanu, niektóre mówią, że to jest zapach taki kakaowy, połączenia kawy z kakao, no naprawdę przeróżne są tutaj odczucia. Ja bardzo go polubiłam, właśnie ten olejek, za ten jego zapach, ale też bardzo polubiłam go za wydajność, bo ma fajną konsystencję i też niewiele, dosłownie odrobinę tego olejku wystarczy, żeby go fajnie rozprowadzić na skórze i ją doczyścić. Polubiłam go również za to, że bardzo fajnie doczyścił
oczyszcza skórę i jego ogromnym plusem jest też to, że nie uwrażliwia, nie powoduje pieczenia, zaczerwienienia, także na mojej wrażliwej skórze sprawdził się super. Mamy tutaj szklane opakowanie, przydatność od otwarcia 9 miesięcy, no i też ważna informacja, do olejku dołączona jest dodatkowa pompka, dzięki czemu ta aplikacja olejku, wydobywanie tego olejku z butelki jest naprawdę bardzo przyjemne. Drugi produkt, który też wyjątkowo przypadł mi, jeśli chodzi o markę Babo, to jest krem pod oczy. I też Wam o tym kremie opowiadałam. Krem, który ma bardzo treściwą konsystencję, konsystencję przypominającą masło, dosłownie pod każdym względem, takie spożywcze masło, kolorystycznie, w konsystencji, w tym jak się rozciera, jak jest tłuściutkie, to jest bardzo odżywczy, tłusty krem, który sprawdzi się zwłaszcza w przypadku osób posiadających skórę niesamowicie przesuszoną, dla dziewczyn, które lubią takie treściwe konsystencje. Jeśli lubicie takie właśnie bardziej tłuste produkty pod korektor, który zazwyczaj, no niestety, trochę nam tę okolicę przesusza, a jeszcze w połączeniu z pudrem naprawdę ta okolica może czasami nieciekawie wyglądać, więc taka baza tłustego kremu pod korektor, świetna sprawa. Ja ten krem uwielbiam zwłaszcza właśnie w porannej pielęgnacji, ale często też stosuję go wieczorem, na przykład nakładam sobie serum pod oczy i wtedy domykam pielęgnację przy pomocy takiego oto tłustego kremu. To, za co ja bardzo polubiłam ten krem, to to, że nie podrażnia mojej okolicy oczu, wrażliwej okolicy oczu i nie powoduje opuchnięcia. Czyli jeżeli ja go sobie nałożę wieczorem, to rano nie budzę się z workami pod oczami. To jest dla mnie bardzo ważne, a często niestety zdarza mi się taka sytuacja w przypadku kremów naturalnych. Tak, dobrze usłyszeliście. No i też lubię ten krem na przykład z rana włożyć sobie do lodówki i kiedy wykonuję tę poranną pielęgnację, taki zimny krem nałożyć tutaj na skórę, jeszcze dodatkowo pomasować. Świetny skład, naprawdę moim zdaniem bardzo fajny, wyjątkowy krem, tak jak mówię, dla osób, które lubią treściwe, takie odżywcze, tłuste kremy pod oczy. No i tutaj jeszcze dwa produkty, które sobie testowałam w ostatnim czasie, używałam w ostatnim czasie. Jest to serum przeciwzmarszczkowe i krem przeciwzmarszczkowy. W połączeniu te produkty są genialne, słuchajcie, naprawdę. Jeśli chodzi o serum, to mamy taką konsystencję wodno-żelową i ono po nałożeniu na skórę daje taki efekt lepki, ale już kiedy nałożycie sobie ten krem, zaraz na to serum, który też ma bardzo ciekawą konsystencję, to nie jest taka konsystencja ani żelowa, słuchajcie, ani kremowa. Ja bym powiedziała, że to jest taki spieniony krem. Nie wiem, czy będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, ale to jest naprawdę bardzo fajna, taka lekko kremowo-piankowa konsystencja. Super się rozprowadza na skórze i też bardzo ładnie w nią wchłania. Jeśli rozmawiamy o działaniu, to uważam, że to są bardzo fajne produkty prewencyjne, przeciwzmarszczkowe dla młodych kobiet, takie, które zaczynają swoją pielęgnację przeciwzmarszczkową po 25 roku życia, szukają produktów, które nie będą zbyt agresywne w działaniu dla ich skóry, ale już będą dbały o to, żeby te zmarszczki pojawiły się zdecydowanie później, żeby ten efekt grawitacji, czyli opadania, chomiki, cała reszta pojawiły się później. Uważam, że jest to naprawdę bardzo fajne połączenie dla takich właśnie młodych kobiet. Jeśli o mnie chodzi, to powiem Wam tak, te dwa produkty sprawdziły się u mnie bardzo fajnie. Czy działają przeciwzmarszczkowo? Ciężko jest mi to określić. Już myślę, że ze względu na mój wiek, bo przed 40 jest tak, że szukamy najczęściej takich produktów, które będą silniej działały, będą bardziej ujędrniające, już działały na tę grawitację, ale słuchajcie, stosuję ten krem, bo jeszcze trochę mi go zostało, w połączeniu z serum kwasowym, czyli nakładam wieczornej pielęgnacji serum z kwasami i na nie nakładam ten krem, świetnie się sprawdza, skóra jest ukojona, miękka, przyjemna w dotyku, rano też nie ma mowy o jakimś przesuszeniu, ona jest ładnie rozpromieniona. Także muszę Wam powiedzieć, że
naprawdę bardzo fajne kosmetyki. Mam w zapasie jeszcze serum, właśnie to serum rozświetlające, takie odżywiające. Jeszcze go nie stosowałam, ponieważ chcę zużyć te produkty, ale jak przetestuję sobie to serum, to na pewno dam Wam znać. I jest jeszcze jeden produkt, który mnie wyjątkowo interesuje, jeśli chodzi o markę Babo, to maska. Także myślę, że za jakiś czas ta maska też tutaj pojawi się na moim kanale i opowiem Wam o jej działaniu. No dobrze, podsumujmy sobie to, co dzisiaj powiedziałam. Fajna polska marka tworząca kosmetyki naturalne, bardzo fajne składy i substancje aktywne, fajnie podzielone kosmetyki na linie. Myślę, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bo jest to również pielęgnacja dopasowana do typów ich skóry, zwłaszcza produkty oczyszczające, tonizujące i te produkty z linii, przepraszam Was, te produkty z linii przeciwzmarszczkowej i prewencyjnej również bardzo dobrze sprawdzą się u panów. Także polecam Wam zapoznać się z marką Babo, potestować sobie te kosmetyki. Zapraszam Was oczywiście na Instagram marki Babo, ponieważ tam pojawia się bardzo dużo fajnych informacji. Na Instastory marka poleca również innych influencerów, którzy wrzucają ciekawe posty. Także dużo się tam dzieje, a marka nie jest jakoś specjalnie rozpromowana, więc myślę, że może Was zainteresować. No tak jak mówię, fajne kosmetyki, fajne działanie, fajne zapachy, które również umilają nam te przyjemności. Widać, że dba tutaj marka o wiele składników, takich czynników, które sprawiają, że my klienci czujemy się dowartościowani, jak choćby sprawa właśnie z pompką, mając tutaj na myśli ten olejek, kiedy dużo osób zgłaszało problem z pompką, tą wcześniejszą pompką, marka dopasowała do Waszych potrzeb zupełnie inną pompkę, także widać, że tutaj marka się przykłada do tego, żeby te produkty były takie dopracowane dla ich klientów. Ja oczywiście zostawiam Wam linki w opisie do dzisiejszego filmu. Sprawdźcie sobie, jeśli któryś z tych produktów Was zainteresował. Dziękuję Wam za uwagę i czekam na Wasze komentarze, czy znacie markę Babo, czy korzystacie z niej, co o niej myślicie. I tak na zakończenie, słuchajcie, taka gdzieś na Instagramie właśnie Babo pojawiła się kiedyś taka informacja przy okazji jakiejś promocji, która utkwiła mi w głowie. Słuchajcie, kup sobie Babo krem. Fajne? Fajne. Myślę, że takie trochę taka inwencja twórcza marki Babo, która fajnie komponuje się z nazwą Babo. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnych publikacjach. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!